Marcin Masny, Masny Kryzys Show. Prawie 4 lata prowadzę ten kanał. Za dokładnie tydzień będzie 4. rocznica. No i pora coś powtórzyć, bo to nie jest już jasne. Zapewne oglądają to, słuchają raczej tego przy prasowaniu. Niedokładnie ci, którzy słuchali w roku 2020, więc muszę coś koniecznie powtórzyć. Tym, którzy są zainteresowani, to nie jest żadna sensacja, nie będzie nic na temat stanu wyjątkowego, wojny, chociaż sytuacja jest bardzo napięta i dziwna. Nie wiemy, prawdopodobnie zbiega się kilka procesów, to znaczy są sprawy wojenne, są pewne zderzenia rosyjsko-zachodnie, na to nakłada się przygotowanie do kryzysu na Zachodzie głównie, ale być może nie tylko na Zachodzie, kryzysu finansowego i nie tylko finansowego. Splot tak wielu procesów jest w zasadzie nierozpoznawalny i myślę, że jest nierozpoznawalny dla wszystkich uczestników splotu, bo są spleceni i każdy ma swój punkt obserwacyjny, a jest tych uczestników bardzo dużo. To już nie jest czas, że jakiś jeden David Rockefeller, ten, który już nie żyje oczywiście, senior, rządzi wszystkim, wszystko wie, wszystkie wywiady donoszą mu wszystko o wszystkich. To już nie te czasy. Ale ja teraz już właśnie nie o tym, tylko o perspektywie poznawczej, czyli coś dużo mniej ciekawego. Zacznę od tego, że poprzedni mój filmik sprzed wczoraja, jak mówiła moja babcia i dobrze mówiła, ma bardzo śmieszny wykres wyświetleń, który pokazuje, że YouTube toleruje mnie od 4 lat, co jest naprawdę wielką zasługą naszych przyjaciół z kierownictwa YouTube'a. I mam żywię głęboką wdzięczność zarówno dla poprzedniej dyrektorki, czy też prezeski, jak to tam nazwać, Wójcickiej, która straciła syna i jej współczuję, bo pochowałem dwóch synów i to nieważne, kto jest kim. Jak się traci syna, to wiem, co to jest. Ale też wyrażam wdzięczność obecnemu kierownictwu YouTube'a, już ponad rok kierującego tym medium. No i jednak muszę zauważyć, że kiedy filmik mój mały ma po godzinie 1000 wyświetleń, to włącza się hamulec i tak, żeby przypadkiem nie przekroczyć za nadto 6000. To zresztą dotyczy także tych filmów, które mają 500 wyświetleń w pierwszej godzinie, tylko ten hamulec działa wolniej. To jest oczywiste, no ale i tak jestem wdzięczny, jak mówię, że jestem ciągle na YouTubie, chociaż sądzę, że zawdzięczam to w dużej mierze faktowi, że nigdy nie zabiegałem o monetyzację. Monetyzacja to jest taka bezczelność, taka hybris, mówiąc z grecka starożytnego grecka, czyli takie prowokowanie bóstw. Nie dość, że jestem niesłuszny, to jeszcze chcę pieniędzy. Chcesz pieniędzy, to ani pieniędzy nie dostaniesz, ani nie będziesz miał możliwości publikacji, czego wyświadczył Tomek Sommer ze swoimi tam nie wiem iloma na 100 kanałami, także poszedł na Rambla. Ja na razie na Rambla nie idę, bo jednak Rambl ma dużo mniejsze zasięgi, nawet niż ten okrojony YouTube. Podobno to brzydko, że piję. Słychać, jak przełykam, no ale muszę zademonstrować, że piję kwas. O tym mówiłem dwa dni temu i wrócę do tego ważnego, naprawdę kwasowego tematu. A więc kilka wyjaśnień dla tych, którzy jak kania dżdżu łakną wróżb. I dla tych, którzy chcą mi wypominać, że się jako wróż pomyliłem. Albo już teraz wypominają, że się pomylę. Ja nic nie wiem. Tak jak jest na miniaturze, starcy znają film, z którego to jest kadr. Film Barei. Nic nie wiem. Nie wiem, nie orientuję się, zarobiony jestem. Tak właśnie mogę powiedzieć szczerze o sobie. Ja nic nie wiem, a dokładniej nie wiem nic na pewno, a jeżeli wiem coś na pewno, to nie sam z siebie,
i nie muszę się tym specjalnie dzielić w tego typu pogadankach. Jeśli wiem coraz więcej, to po chwili, to że wiem znowu coś więcej, to po chwili wiem znowu jeszcze więcej i widzę swoją głupotę. To znaczy, jak patrzę, mam 60 lat, jak patrzę na siebie sprzed 10 lat, jak patrzę na siebie sprzed 40 lat, to nawet nie próbuję się porównywać, no bo to taki gówniarz, że to już w ogóle szkoda gadać, ale jak patrzę na siebie sprzed 14 lat, właśnie z tego momentu, kiedy zakładałem kanał, bo widać było, że ten wielki kryzys systemowy się nie tylko zaczął, ale napęczniał, to jak patrzę na siebie, na tamtego 56-latka, no to głupi, no głupi, nic nie rozumiał, a przecież co będzie dalej, prawda? Co będzie dalej ze mną, z każdym, kto chce się rozwijać. Bardzo, bardzo polecam postawę stałego rozwoju. Postawę, czy taką, w moim przypadku to nie jest jakaś postawa, to jest po prostu żądza, taka zwierzęca żądza, nie ulegania tyranii status quo. Tyranii status quo, nie tej tam politycznej, ekonomicznej, opisywanej przez Nestora wolnościowców ekonomicznych, ale tyranii status quo we własnej psychogenezie, tak? We własnym rozwoju, w tworzeniu własnego życia w jego pełni, czyli tworzeniu swojej psyche. Psyche to znaczy życie, tak? To jest po prostu dusza, czyli życie, dusza, dusza w sensie tchnienia życia. Ja nie mówię o duchu, tylko o duszy, tak? Takiej duszy, jaką według naszych różnych przodków wierzących w to czy tamto, ale wierzących w coś, to według nich ta dusza, no to po prostu było to tchnienie życia, tak? Jak to tam Hebrajczycy mówili, chyba nefesz czy coś takiego. Więc psyche to jest życie i mamy swoją psychogenezę, która trwa. Nasze życie się tworzy cały czas. Według chrześcijan i nie tylko, tych, którzy widzą w tym życiu dopiero początek czegoś naprawdę ważnego i wielkiego, to tym bardziej ten okres, te moje 60 lat, może jeszcze ileś, to jest okres pewnego przygotowania, wstępu do prawdziwego życia, czyli psychogenezy. No i jeżeli nie jestem leniwy, czyli jeżeli mi się chce, jeżeli mam ambicje, jakieś dążenie, jakąś zwierzęcą żądzę poznawania, rozumienia, to każde najmniejsze wydarzenie, drobne komunikaty, spotkania zmieniają całość mojego świata, czyli dociera do mnie komunikat, do mnie dociera bardzo dużo, bo je zbieram po prostu, tym się zajmuję. Ale komunikaty docierają do mnie, nie wiem, przez internet albo innymi drogami, komunikaty o świecie, ale też docierają komunikaty o najbliższych, od najbliższych, od dalszych, od nieznajomych. Widuję sąsiadkę z sąsiedniego bloku, tak, od 20 paru lat, może mniej, ale nigdy jej nie słyszałem i nagle słyszę, co mówi. Ona jest według nowoczesnych kryteriów, chora psychicznie, czy upośledzona, czy jak to tam nazwać, nieważne, nie wchodzę w takie rzeczy. I opowiada bardzo ciekawe rzeczy, sama do siebie według tego, ale to i nagle ja to słyszę, tak? Po 20 latach widzenia jej nagle słyszę, co ona mówi. Bardzo piękne, złożone zdania, które nie dotyczą no, rzeczy, które wydaje mi się, że nas otaczają, ale dotyczą czegoś, co ona myśli, czuje, nie wiem. I to wydarzenie, które mnie spotkało w sklepie niedawno, zmienia mój ogląd tej kobiety młodej w wieku moich dzieci. Zmienia, w ogóle bardzo wiele zmienia, prawda? A spotkań przecież mamy z innymi bardzo rozmaitych codziennie, niektórzy bardzo dużo wręcz.
A więc każda taka rzecz coś tam zmienia. A ja wiem, że tych rzeczy, tych zdarzeń będzie jeszcze dużo, bo jeszcze pożyję. Może dzień, może 30 lat. Sądząc po moich rodzicach, to nie jest to zupełnie wykluczone, że jeszcze tam do tej 90 dociągnę. Chociaż ja mam jakiś z gorszego materiału chyba jestem niż moi przodkowie. Bez pracowitości, bez pokory poznawczej, o której, no, znaczy, to bez tego poczucia, że jestem głupi, grozi mi pozostanie w niemowlęctwie. No już w niemowlęctwie nie, niektórzy niestety pozostają w niemowlęctwie, to znaczy bardzo wiele cech niemowlęcia pozostaje w nich do starości. To siła, by gadać, każdy z nas, jak chce, to zaobserwował u siebie i u innych, bo warto poznawać samego siebie, a jak poznajemy różne dziwne i nieprzyjemne rzeczy u innych, to się od razu zastanowić, czy przypadkiem ja nie jestem podobny, czy nie mam tej samej przypadłości. Więc no na przykład prezes, który miałem takich szefów, który mówi tam w różnych słowach, ale wyraża tę myśl, raczej to pożądanie. Weź ty, tam masny na przykład, zrób tak, żeby było dobrze. Ja ci nie będę mówił jak. Nie powiem ci też, jak jest dobrze. Masz zrobić dobrze, a potem zobaczymy. No, jak będę zadowolony, to będzie ok. Bardzo częsta postawa. Jest to dokładnie postawa niemowlęcia, które nie wie, co mu jest. Jest niezadowolone. Na przykład kupę zrobiło, albo chce jeść i wrzeszczy. I ten prezes, chociaż ma 60 lat, w tej kwestii niczym, poza tym, że umie mówić, ale nie różni się od tego niemowlęcia. On po prostu chce, żeby mu zrobić dobrze. A jak? Nie wiem jak. Zrób dobrze i już. Podaję to jako przykład, bo bolało mnie to i miałem z tym problem, będąc podwładnym w życiu tam przez ileś lat w różnych miejscach, a często zmieniałem pracę. Może dlatego, że nie zawsze byłem jakby układny wobec takich szefów też. A więc bez tej pokory i pracowitości, bez tego doskonalenia się, grozi mi pozostanie w stanie, no niekoniecznie niemowlęcia, ale w stanie, no obecnym chociażby, tak, który jest dalece niezadowalający, bo trzeba się rozwijać. Sądzę, że jestem powołany do rozwoju, że to trwanie w nierozwoju byłoby zawinionym błędem. Zawinionym. Byłaby moja wina. To byłoby niedbalstwo, czy nawet rażące niedbalstwo, a za to są kary. No, kary, czy w każdym razie odszkodowania trzeba płacić, jak się nie dochowa należytej staranności w pracy, albo profesjonalnej staranności, nawet jak ktoś jest do tego zobowiązany, to sąd każe płacić odszkodowania, tak? I być może nie wypłacę się, jak tam było, aż zwrócę ostatni grosik, jak to było w pewnym utworze literackim na temat takich właśnie jak ja, napisanym 2000 lat temu chyba. Nie próbuję dzisiaj narzucić dzisiejszej, tamtej, wczorajszej swojej wizji nikomu z Państwa. Mówiłem właśnie o tym 4 lata temu na początku działalności oświatowo-wychowawczej, tam czy jakiejś, to ja byłem na tym YouTubie. I to powtarzam, no, żeby było jasne. Jeżeli ktoś oczekuje przepowiedni, wyroków, to niech nie klika już na mój kanał, bo tutaj tego nie będzie. Nawet jeżeli to brzmi jak przepowiednia, to ja mam przekonanie i zakładam, że odbiorca ma przekonanie, czy wiedzę wręcz, że to nie jest przepowiednia. Bo ja nie jestem w stanie nic przepowiedzieć. Jeżeli ktoś tak nie odbiera, no to niech nie słucha po prostu. Będę miał mniej widzów. Nie ma ani wyroków, ani przepowiedni, ani doradztwa. Kupuj złoto, nie kupuj złota. Kupuj bitcoiny, nie kupuj bitcoinów. Ogólnie mogę powiedzieć, złoto ma swoją jakąś wartość, dowiedzioną w historii. Bitcoiny nie mają swojej wartości dowiedzionej w historii. Złoto z małymi skokami w tej we w tale drożeje konsekwentnie od bardzo dawna.
Bitcoiny istnieją od niedawna, Bitcoiny, Ethereum i tam inne wszystkie te istnieją od bardzo dawna. Są, przepraszam, no są teraz te krypto oparte na złocie, tak? Podobno jakieś, ale ja się na tym nie znam, więc może ktoś napisze. Więc jest pewna różnica między złotem i krypto, ale ja nie jestem powołany absolutnie do tego, żeby wyrokować albo doradzać. Mogę opisać, że czymś się różnią. Tu są tylko bodźce do samodzielnego myślenia. I no, na podstawie własnego doświadczenia zachęcam Państwa wszystkich do otwartości właśnie na takie różne wydarzenia, spotkania, które zmieniają widok świata. Spotkanie z obłędem, tak? Jak najbardziej. Bo zawsze należy sobie zadać pytanie, znaczy nie wiem, czy należy, ja to sobie zadaję. Czy przypadkiem ja w czymś nie jestem podobny do tej obłąkanej dziewczyny? Czy ona jest tak samo obłąkana jak ja, czy inaczej obłąkana jak ja? Czy ona nie jest obłąkana? To są takie ocenne wyroki. Więc warto nad tym się po prostu zastanowić. Nawet jeżeli ostateczny wyrok mojego rozumu będzie taki, że no ona jest obłąkana, jestem normalny, to po pierwsze on nie jest ostateczny, bo tydzień później mogę inaczej orzec, rozumiem. A po drugie, przynajmniej się zastanowiłem. A to już jest wartość sama w sobie. Spotkanie z satanistami. O, z satanizmem w ogóle. No jak najbardziej. Warto poznać. Spotkanie z ateizmem albo z religijnością, z kultami, sektami. Jak najbardziej. Warto spotykać. Spotykałem się. Wspominam z naprawdę dużą wdzięcznością spotkania z różnymi religiami czy grupami religijnymi, kiedy prowadziłem, nie prowadziłem, tylko przygotowywałem program dla telewizji edukacyjnej kiedyś w TVP 30 ponad, dobrze, ponad 30 lat temu. Miałem wiele okazji. To w ogóle cudowna historia, bo pamiętam, jak wtargnąłem, wykryłem miejsce stacjonowania sekty Muna, tak zwanej, czy Kościoła Zjednoczenia w Warszawie na Dolnym Mokotowie. Wyprosili mnie, ale potem poszedłem się czegoś o nich dowiedzieć w ówczesnym jeszcze urzędzie do spraw wyznań. Jakaś sekretarka czy coś takiego, jakaś pani tam taka siedziała sobie. Ona mnie odesłała do pewnego pana, który już nie żyje, do pana Jerzego Janica, którego można znaleźć w Google'ach. Pan Jerzy Janic miał puste biurko i siedział sobie. Takich urzędników nad pustym biurkiem to ja potem dopiero poznałem więcej i już wiedziałem, jakby z kim mam do czynienia zwykle. I tenże człowiek mnie wysłuchał. To był człowiek, który wcześniej w latach 80. na przykład był wysyłany przez rząd na rozmowy z episkopatem, takie różne rzeczy. I pan Jerzy Janic potem się do mnie nie odezwał, ale zadzwoniła do mnie funkcjonariuszka Urzędu Ochrony Państwa, żeby mnie zwerbować. Także moja umiejętność wtargnięcia do sekty Muna spowodowała, że UOP chciał mnie no, zjednać do pracy. To był czas, kiedy dziennikarze raczej sami się starali bardzo, tacy jak Jacek Łęcki, Rafał Kasprów, jeszcze parę bym tam wymienił nazwisk, o których wiem, że z ówczesnym Urzędem Ochrony Państwa nawiązali relacje i to nie zaproszeni koniecznie, tylko właśnie sami się wprosili. Działają do dziś, także no, chłopaki, no nie ukryjecie tego przede mną, bo ja to wiem. A ja nie, ja właśnie odmówiłem i być może dlatego, że już byłem wtedy agentem jakiejś ważniejszej służby. No, a może nie, to już sobie zgadujcie. Dobra, i więc tak, to była taka anegdotka. Z kim się można spotykać? No właśnie z takimi religiami różnymi, bo to bardzo rozwija, z ateistami jak najbardziej, z bełkotem pseudofilozofii, bo teraz filozofii to tak za bardzo nie ma, ale jest pseudofilozofia jak najbardziej. Z Duginem się spotykać, no właśnie ostatnio tak sobie tutaj, tu i ówdzie powtarzam to, że tutaj też, że trzeba rozmawiać z kimś, kto
może nie jest mózgiem Putina, ale jest kimś, kto formułował eurazjanizm czy eurazjatyzm, zanim jeszcze on stał się doktryną rosyjską i zanim Rosja z Chinami tę doktrynę zaczęła próbować wdrażać. To bynajmniej nie jest doktryna chińska, tak? Ani indyjska, to jest doktryna rosyjska. Chociaż nazywa się eurazjatyzm, czy eurazjanizm, jak oni tam, on to woli nazywać. No, zostawmy już Dugina. Z Duginem jak najbardziej, z sufitami muzułmanami, jak najbardziej koniecznie, z wahabitami. No właśnie może dlatego, że sufici i wahabici to są tacy odmienni, to też tak. Z szyitami, no też koniecznie tak, tak. Jeśli tylko się da. Ze wściekłymi syjonistami też trzeba. I z niemieckimi rewanżystami i w ogóle z każdym. Żadnych ekumenizmów, żadnych jedynizmów, żadnego udawania jedności. Ale rozmowa jest konieczna, bo bez badania, jaki jest świat, jacy są nasi współludzie, nie wykonamy żadnego sensownego kroku dalej. Szczególnie konieczne jest to we wielkiej polityce. Temu służy dobry wywiad. Czy są na świecie dobre wywiady? Tego nie wiem, może są, ale te dobre najlepiej się kryją, więc nie wiemy, że są. Polski wywiad jest do dupy, jeszcze bardziej do dupy niż kiedykolwiek, ale to temat na inną gawędę. Znowu wróciłem do spraw, prawda, ten ułop, ten wywiad, no ale to takie skrzywienie. Żebrzę u Państwa oczywiście jak zawsze o 6 zł lub wielokrotność na natowski kwas chlebowy. No wspominałem, że może być natowski. Na czekoladę proszę o suby, o kciuki. Żegnam się do jakiejś bardziej konkretnej gawędy o zdarzeniach, które znowu zmienią naszą wizję świata. A tych nie brakuje w tych naszych czasach chaosu. Chaosu, który jest, jak sądzę, momentem ujawnienia nieładu udającego ład. Czy ład, nieład udający ład, ujawnił swoje prawdziwe oblicze, swoją naturę nieładu. I może prawdziwszy ład się z tego wykluje, a zatem do zobaczenia.